No i dzień dobry wam wszystkim. 25 listopada. No i tak zrobiła się nam całkiem zima. Szaman się nie przemieścił jeszcze dziś, się okazało, do Kazimierza, tylko jeszcze jest zakopanym. Bo tu całkiem, słuchajcie, zima się robi. Na ostro już chyba z 15 cm śniegu i nawet mróz chwyta. Także można tą zimę w tym białym kosmicznym łączniku, ostatnim dniu fali maga, pięknie podziwiać. Dziś uśmiercam to, co szkodzi mojemu zdrowiu i zatruwa atmosferę w domu, w pracy i w środowisku, w którym się obracam. Życie jest jak rzeka, nic nie stoi w miejscu, wszystko przemija, aby zrobić miejsce nowemu prądowi. Dziś wrzucam w wir rzeki życia to, do czego chorobliwie się przywiązałem. Uwalniam się od zaślepienia i przestaję faworyzować jednostki. To, co kiedyś służyło mojemu dobru, dziś może okazać się reliktem przeszłości, a niekiedy kulą u nogi. I taki to, można powiedzieć, obszerny program mamy w dzisiejszym dniu. Przed pierwszym dniem fali manik niebieskiej ręki, siły, można powiedzieć, uzdrowienia. Więc dziś taki mocny, można powiedzieć, kin wspomagający. No, może nie powiedziałbym oczyszczenie, ale właśnie wyrzucenie, pozbycie się tych rzeczy, które w pewien sposób nie są już na czasie, nie mają poparcia na przestrzeni. Czy tak to odczuwaliście? Trudno powiedzieć, no ale tutaj jest takie jedno symboliczne zdanie. Wszystko przemija, aby zrobić miejsce nowemu prądowi. Dziś wrzucam wir rzeki życia to, do czego chorobliwie się przywiązamy. No i myślę, że to jest kwintesencja wszelkich procesów, które no, zachodzą w naszym życiu, w świadomości, że co jakiś czas trzeba zdać sobie z tego sprawę, że nie ma sensu trzymać tego, co w pewien sposób nie ma, jak to szaman mówi, poparcia już na przestrzeni, co nie sprzyja naszemu rozwojowi, co de facto może być takim lichtrem, do którego się przywiązaliśmy, ale de facto bardzo mocno nas to ogranicza. I w którymś momencie no, im mocniej jesteśmy do tego przywiązani, tym bardziej nas ogranicza. No ale to jest takie troszeczkę zamknięte koło, z którego no, w którymś momencie trzeba się w jakiś sposób wyzwolić. Najlepiej robić to od razu, bo jak tutaj napisane w tym dniu dzisiejszym, życie jest jak rzeka. No więc siłą rzeczy rzeka płynie ciągle, więc kiedy z nią płyniemy, jest to najoptymalniejszy czas na wszystko i wszystko przychodzi do nas dokładnie w tym czasie, który jest najbardziej optymalny dla doświadczenia, dla świadomości, dla wzrostu, dla komfortu, dla wszelkich rzeczy. Natomiast kiedy powstrzymujemy pewne rzeczy, no to siłą rzeczy one się nawarstwiają i doświadczenia, które w taki sposób w pewien sposób zamrażane odwlekamy, no w którymś momencie zwalają się nam na głowę. No, czasami już w spektakularny sposób i niekoniecznie jest to dla nas przyjemne. No ale to jest tylko taka dygresja. Szaman zawsze będzie to powtarzał, że warto być gotowym na to, co niesie nam przestrzeń, co w pewien sposób sami sobie serwujemy. No ale kiedy jesteśmy z tym wszystkim na bieżąco, no to
tak jak powiedziałem, przychodzi to do nas w taki najbardziej komfortowy sposób. Natomiast im mocniej się temu opieramy, im więcej w nas takiego wewnętrznego oporu, im więcej przywiązania, no to tym potem w momencie manifestacji mniejszy komfort i no, większy ból de facto, co niekoniecznie no, służy w dłuższej mierze jakiemuś takiemu mocniejszemu wzrostowi. I warto zawsze o tym pamiętać. Ta zima, ten pierwszy atak, można powiedzieć taki chyba bardziej spektakularny niż według prognoz wszystkich, można powiedzieć, też sprzyja tym wszystkim takim procesom na przestrzeni, bo no, można powiedzieć, że to nie tylko fraktalne, metaforyczne podobieństwo białych klinów do białego śniegu, no ale w pewien sposób taki pierwszy śnieg, pierwszy, nie powiem atak, ale właśnie zmiana scenerii, krajobrazu jest również dla naszej percepcji, dla naszej świadomości, czy zdajemy sobie z tego sprawę, czy nie, bardzo mocno odbierany. Zmienia się, można powiedzieć, cały krajobraz i z takiego jesiennego, często szarego brudu, szarego dnia nagle budzimy się, tak jak teraz, i mamy dziewiczą, białą przestrzeń. Oczywiście jak tego śniegu jest na tyle, ale właśnie takie mocniejsze ataki, a z reguły pierwszy śnieg, nawet jak jego dużo nie ma, no to jest tak bardzo spektakularnie odbierany. Potem już na takie zmiany nie jesteśmy tacy wrażliwi, tym bardziej, że część tego śniegu już zawsze zostaje. Już jesteśmy do tego przyzwyczajeni, natomiast tutaj po kilku porach roku właśnie radykalnie zmienia się wszystko to, co nas otacza, i to w pewien sposób no, czasami też stymuluje i wspomaga różne takie procesy, jeśli chcemy to wykorzystać oczywiście. Bardzo istotne, czy może nie źle zacząłem, to nie bardzo istotne, ale jest to wielką umiejętnością, wspomaganie się na przykład takimi tego typu zewnętrznymi warunkami, które no, poprzez wzrok, poprzez odczucia, poprzez inne zmysły również dochodzą do naszej świadomości i niekoniecznie muszą jakąś wielką refleksję w nas wzbudzać, ale no, tworzą przynajmniej na zewnątrz nas zupełnie nową jakość. Po takim, można powiedzieć, już długim okresie, kiedy zapomnieliśmy trochę, jak to jest. Nagle wchodzimy w nową jakość, z nowym oddechem, z nowym kolorem. No, wszystko to się zmienia. I kiedy potrafimy z tego skorzystać, jest to bardzo takie stymulujące. Także polecam właśnie tym wszystkim, którzy gdzieś w tym tkwią. Jutro zmienia się nam fala, pierwszy dzień fali manik, czyli biała, niebieska ręka, i pewno ta zima się będzie powoli zabierać. Pewno jutro tam przymrozi, a potem to wszystko zleci nagle i będziemy mieć pierwszy atak, tak można powiedzieć, atak. No, jakoś popatrzcie, jak to słowo się gdzieś na przestrzeni błąka, mimo tego, że nie jest adekwatne, to szaman też go się łapie ciągle na niego. No ale tak jakoś właśnie zostało odciśnięte, że zima to zawsze atakuje. Nie jest czymś normalnym, tylko czymś, nie wiem, złowrogim, powodującym nie wiadomo co i nie wiadomo jak. No, ale
to jest właśnie często takie podkręcanie temperatury, choć de facto ona jest mocno obniżona w tym czasie. Ale jest to, jak i wszystkie inne, również bardzo ze swoim charakterem piękna pora roku, którą no, można wykorzystać do różnych rzeczy, również do swojego rozwoju mocno. W zasadzie każdy dzień do tego rozwoju możemy wykorzystywać, ale w zimie też często pozwalamy sobie na jakąś większą aktywność w tym czasie, w którym żyjemy, można powiedzieć, dość niedawno wydarły się w nasze życie popularność różnych sportów zimowych. No głównie narciarstwa, no ale są jego różne formy, prawda, i zjazdowe, i biegowe. Szaman kiedyś jeździł zawodniczo na nartach, więc w pewien sposób można powiedzieć, jak się śmieje. Ja już tych nart mam dość, swoje już wyjeździłem, ale teraz może właśnie czas nastał, żeby jakąś inną formę narciarstwa pouprawiać trochę, taką freestyle'ową, można powiedzieć. Różne właśnie teraz takie dyscypliny powstały, technologia też to umożliwiła, są różne narty, którymi można się przemieszczać, podchodzić w ekstremalnych warunkach, wychodzić można powiedzieć na wielkie szczyty. Dziś już jest popularny taki ski alpinizm, gdzie ludzie nawet wychodzą na 8000 metrów, pewno niedługo niektóre szczyty, które ciężko jest zdobyć, koronę Himalajów w zimie i na nogach, będą zdobywane na nartach, bo jest to de facto dużo łatwiejsze, tylko no do tej pory nikt się na to nie decydował, ale właśnie ostatnio czytałem o jakimś młodym Polaku, notabene z Zakopanego, znaczy teraz mieszka w Zakopanem, który postanowił popularyzować to i tam już chyba zdobył właśnie któryś z 8000-tysięczników. Jest to, słuchajcie, no bardzo, bardzo fajne, niesamowite przeżycie. Niekoniecznie trzeba zdobywać od razu Mount Everest czy tego typu szczyty, ale nawet pochodzenie po górach typu Skrzyczne, Babia Góra, czy jakieś tam niższe partie Tatr, niekoniecznie Tatry Wysokie, jest bardzo fantastycznym sportem, czy rozrywką, czy jak to nazwiemy. Nie musimy chodzić czy przemieszczać się zatłoczonymi trasami, słuchać często jakiejś krzykliwej muzyki, bo to jest dzisiaj nieodłączny element uprawiania sportów zimowych. Możemy sobie iść po prostu w góry. Oczywiście to wymaga obeznania, czucia terenu, też pewnych umiejętności, żeby nie wypakować się od razu na obszar, z którym zjedziemy razem z lawiną, bo co prawda na nartach często można w pewien sposób trochę od tego uciec albo wyjechać. Też wam mówię z własnego doświadczenia, kiedyś szaman, jak był młody, to podciął taką lawinę, która za nim poleciała, ale ponieważ jakoś tam czuł, to się wylogował z trasy, czy zjechał na bok po prostu. No ale niekoniecznie zawsze się to udaje, bo lawiny są dość szybkie. Czasami dużo szybsze niż najszybszy narciarz, nawet jak jeździ bardzo dobrze. Więc no, trzeba to w porę robić, no bo po zmieszaniu takim często niekoniecznie już na wierzch się wypływa takiego lawiniska, no i wtedy niewiele czasu zostaje na to, żeby swoje ostatnie życzenia powiedzieć, bo niekoniecznie jest szansa, że człowiek zostanie odszukany dość szybko. No, ale to właśnie takie dygresje zachęcające was na początku zimy do również właśnie takiej aktywności, być może narciarskiej, być może
takich właśnie tego typu sportów. Jakby ktoś miał ochotę, to oczywiście zapraszam na Skrzyczne w zimie, bo myślę, że tam też będziemy właśnie na nartach jeździć, czy od razu to będzie czy to od razu będzie skitur, czy może na początku na narciarstwo zjazdowe, zobaczymy, ale szaman to też jest jedna z jego umiejętności, które wydaje się, że robi całkiem przyzwoicie, więc zawsze może pomóc podreperować albo nauczyć, doskonalić te umiejętności i myślę, że Szczyrk właśnie, znaczy nie myślę, wiem, że Skrzyczne to jest najlepsza trasa zjazdowa, można powiedzieć, w Polsce teraz z nowym wyciągiem dla tych, którzy są niewyjeżdżeni, to ten wyciąg szybko jeździ, ma zasłonki, będzie niedługo inauguracja, bo dopiero go stawiają. Takie poczwórne siodło z daszkiem, jak ja to nazywam, się śmieję, to się jakoś tam chyba inaczej nazywa, no ale właśnie z takimi i zasłonami z pleksy przy takich kapryśnych górach, na których, mówiąc po góralsku, ciągle piździ, a taką górą jest właśnie Skrzyczne. To jest bardzo użyteczna technologia. Bo czasami po takim wyjeździe na takim wolnym, archaicznym wyciągu, jakim był na Skrzycznym, przy dużym mrozie albo wiecznej pogodzie, to człowiek był już tak przemarznięty, że odniechciewało mu się na górze zjeżdżać, więc trzeba się było iść grzać na jakieś, nie wiem, niektórzy szli grzane piwo albo chociaż ciepłą herbatę, żeby po prostu nabrali ochoty do dalszej jakiejś aktywności. No ale to cóż, moi mili, tak właśnie zimowo w pierwszym, przy pierwszym podmuchu zimy, już nie powiem ataku, a w ostatnim dniu fali maga. Dzisiaj, ponieważ wchodzimy też w tą niebieską rękę, w pierwszy kin, chociaż to nie jest, jak to szaman nazywa, kin senny, ale kin niebieski, mogą też informacje przez kanały senne przychodzić i o tym warto pamiętać, bo ta fala manik może być taką falą gorącą, choć niebieskie fale mają za zadanie uzdrawiać przestrzeń istot i w zasadzie wszystko, co jest do uzdrowienia, to teraz mogą się zamanifestować no, takie mocne wydarzenia. Zresztą cały czas powtarzam, że teraz wchodzimy w taką fazę mocnej manifestacji wielu rzeczy. Więc pewno tak będzie. Cóż, moi mili, żegnam was. Jutro myślę, że skoro dziś się nie przemieściłem, to uda mi się wcześniej dotrzeć do Kazimierza i audycja jutro wieczór będzie. Chyba, żeby się okazało, ponieważ no tutaj nie mam takiego ciśnienia, więc będę się starał jakoś tak w optymalnych warunkach przemieszczać. No to może się tak zdarzyć, że będę gdzieś właśnie jeszcze w kolejnach z pierwszego, no niech będzie, że ataku zimy. Tak czy tak życzę wam dobrej nocy i do usłyszenia jutro. Trzymajcie się.